Witajcie znowu z kotłowni. Dzisiaj ma być jakaś super pełnia. W dodatku jakieś tam zaćmienie całkowite księżyca. Widoczne tam jakieś w określonych minutach doby. Dlatego człowiek pewnie nie będzie mieć spania. Kolejną kwestią to sytuacja z woźpem. Chciałem to poruszyć, ponieważ nie opowiadam się za żadną ze stron. Jeśli chodzi o Jurka Owsiaka i orkiestrę, to z ręką na sercu mogę poprzeć ich, ponieważ nie dość, że sam korzystałem z ich sprzętu, a także mój maluszek korzystał też z ich sprzętu, był sprawdzany mu słuch, jeśli chodzi o jakieś tam rozwojowe wady. Nawet byłem pierwszą osobą tutaj w mieście, kiedy to testowałem, kiedy byłem podpięty po raz pierwszy, jako pierwszy pacjent do aparatu, chyba to był właśnie ten EKG albo jakiś inny aparat, nie pamiętam, byłem wtedy chyba w pierwszej albo drugiej klasie podstawówki. Także mam sentyment do tej sprawy. Później jak mieliśmy zespół z kolegami, to dwukrotnie czy trzykrotnie, nawet już nie pamiętam, charytatywnie graliśmy dla orkiestry tutaj w mieście, lokalnie dla ludności, za dosłownie darmo. W pełni poświęcaliśmy się tej sprawie. Ale jeśli chodzi o śmierć pana prezydenta Pawła Adamowicza i to, jak media tą sytuację nagłośniły, i to, jak oglądałem wypowiedzi żony pana Pawła, wdowy, to dosłownie widać było, jakby mówiła to w amoku, bo tak jakby ta sytuacja cała, to co te media nagłośniły, sprawiła, że musiała wydać jakieś tam oświadczenie albo też ustosunkować się do tej całej sytuacji. I uważam, że gdyby nie media, tylko że to dla nich była sensacja, ale uważam, że gdyby nie telewizja, to cała ta sytuacja by jakoś tam przeszła obojętnie, nie byłoby tej żałoby pewnie narodowej. Myślę, że ta rodzina też nie chciałaby takiego wielkiego rozgłosu. Chcieliby jakoś to intymnie i spokojnie przeżyć między sobą, między tam, myślę, ludnością, z tą społecznością Gdańska. Ale pewnie nie szerzej. No wyszło jak wyszło. Nie zawsze, jak widzimy, to ta telewizja faktycznie działa w dobrą stronę. Tak więc zawsze musimy do wszystkiego podchodzić z dystansem. I uważam, że tutaj również Jurek Owsiak faktycznie zbyt sentymentalnie podszedł do sprawy, ponieważ to nie była jego wina. No, to praktycznie mogło się zdarzyć w każdej chwili i w każdym miejscu, nawet i w ratuszu, czy też tym bardziej podczas wyjścia z ratusza mogło się to przydarzyć. No i tam po prostu, no nieuważność ochrony. Być może, no, nie wiem dokładnie, jak to doszło do tych okoliczności, ale faktycznie ta sytuacja niefortunnie wpłynęła na to, że Jurek postanowił odejść, no ale powrócił i sądzę, że niepotrzebnie odchodził. I podjął dobrą decyzję, że do organizacji powrócił, bo jednak był tym właśnie tym takim sercem, tym napędowym wałem tego tłoka. Tak więc dobrze, że cały czas się to będzie toczyło z nim na tym wózku. Nie będzie stał gdzieś tam z boku. Także się rozgadałem ostro i przepraszam za takie masło maślane, ale naprawdę zawsze dywaguję nad takimi sprawami i zbyt dużo chcę powiedzieć, zbyt dużo przekazać, bo w głowie mam setki myśli i setki słów, które chciałbym poskładać właśnie, żeby się wypowiedzieć na dany temat. Tak więc przepraszam za słowotok, ale wiecie, już znacie moje stanowisko do tej sprawy. No i życie toczy się dalej. Smutne, ale prawdziwe. Nieważne jaka tragedia, to cały czas świat pędzi do przodu. Tak więc przeżyjemy, wszystko przeżyjemy, to pełnię, prześpimy. No i jutro mamy kolejny dzień, kolejny poniedziałek.
kolejne sprawy trzeba będzie załatwić. Tak więc o reszcie spraw będę informował na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym vlogu. Zapraszam do subskrypcji i dobrej nocy.